Jerzy Brzęczek, mistrz Polski i dwukrotny mistrz Austrii. Spośród wszystkich polskich piłkarzy rozegrał najwięcej meczów w najwyższych klasach rozgrywkowych. W reprezentacji Polski wystąpił w 42 meczach. Kiedyś kapitan i mózg polskiej kadry, a teraz... Jestem trenerem pierwszej drużyny w Rakowie Częstochowa, ale mówiąc szczerze, że to jest nie jedyna funkcja, którą spełnia w tym klubie, ponieważ od 3 lat próbujemy wyciągnąć z trudnej sytuacji ten klub. Jego! Urodziłem się 25 km stąd, w Truskolasach. Tutaj jak gdyby zaczęła się taka moja przygoda z piłką w grupach młodzieżowych. Tutaj zadebiutowałem w seniorach jako jeszcze praktycznie junior. Stąd wyjechałem do Olimpii Poznań w 1988 roku. Podpisanie kontraktu z Olimpią było bardzo dobrym posunięciem. Brzęczek trenował pod okiem jednego z najlepszych szkoleniowców przełomu lat 80. i 90. Trenerem był Hubert Koska, któremu bardzo dużo zawdzięczam, który mnie wiele nauczył. Również za jego kadencji zostałem kapitanem w Olimpii Poznań. I to był taki okres tych 2 lat takiego dosyć szybkiego mojego rozwoju. Tam mogłem rozwijać swoje umiejętności, tam zrobiłem sobie bezsprzecznie na pewno nazwisko. Oczywiście również gra w reprezentacji i udział na Igrzyskach Olimpijskich spowodował, że w jakiś sposób do tego momentu ta moja przynależność klubowa, jak również ta kariera, było wszystko w porządku. Poznań nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei. Zmiany ustrojowe i związane z tym problemy klubów wojskowych, gwardyjskich czy górniczych odbiły się na zawodnikach. Kłopoty nie ominęły także Jerzego Brzęczka. Ja po Igrzyskach Olimpijskich miałem propozycję wyjazdu do Włoch. Ówczesny jeszcze prezes Olimpii Poznań nie wyraził na to zgody. Nie mogli się za bardzo dogadać panowie, jeżeli chodzi o moją kwotę. Później całe zamieszanie spowodowane tym, że niby Olimpia ma nie funkcjonować. Ja zacząłem trenować w Lechu Poznań, przygotowywać się. Później się okazało, że zostałem tylko jak gdyby czasowo wypożyczony do Lecha Poznań. Przez rok grałem w Lechu Poznań. Te terminy, które minęły, spowodowały, że nie zostałem zgłoszony do eliminacji do Ligi Mistrzów. Niestety musiałem oglądać to z trybun. Z powodu waśni pomiędzy działaczami poznańskich klubów Brzęczek i w kolejnym roku nie dostał prawa gry w europejskich pucharach. W związku z tym postanowił przenieść się do Górnika Zabrze, a chwilę później do GKS-u Katowice. W 1995 roku pojawiła się szansa gry za granicą. Byłem bardzo bliski przejścia do FC Köln, wtedy trenerem był Morten Olsen i dyrektor sportowy FC Köln był tutaj w Katowicach, spotkaliśmy się i praktycznie to były już wszystkie warunki dograne. W ostatniej chwili trener Morten Olsen zdecydował się na ściągnięcie Munteanu zamiast mojej osoby i wtedy ja miesiąc później przeszedłem do Tirolu. Niespełna 2 miesiące później Brzęczek zagrał w Köln w ramach rozgrywek Intertoto, ale jako piłkarz Tirolu. Zespół z Innsbrucku wygrał ten mecz 3-1. Podsumowując ten okres, Brzęczek bardzo sobie chwali pobyt w Austrii. To był taki okres dla mnie bardzo, bardzo, bardzo dobry pod względem sportowym, piłkarskim, jak również dla całej mojej rodziny. Po 3 sezonach gry dla Tirolu Brzęczek został zaproszony do gry w LASK Linz. Zdawało się, że wszystko toczy się zgodnie z planem, aż nagle... Właściciel klubu, główny sponsor, osoba, która dawała pieniądze, miał prywatny bank, nagle z dnia na dzień zniknął i później się okazało, że tam było wiele malwersacji finansowych w banku. On później siedział w więzieniu. To było również sygnałem do tego, że ten klub praktycznie musi tych najdroższych zawodników sprzedać. I to była końcówka już okresu transferowego. I dlatego też wyjazd do Maccabi Haifa, do klubu, którego nie znałem. Z czysto sportowego punktu widzenia gra w Izraelu była dużo lepszym posunięciem niż powrót do Polski. Drużyny izraelskie prezentowały wówczas lepszy futbol i regularnie grały w europejskich pucharach. Pobyt na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego nie służył jednak rodzinie Jerzego Brzęczka. To był taki okres wtedy spokoju, że nie było jakichś wielkich konfliktów. Zdarzały się niekiedy sytuacje takie, że gdzieś jakieś tereny były zablokowane, bo były jakieś tam informacje na temat podłożenia jakichś bomb, ale powiem szczerze, będąc tam, ja tego nie odczuwałem, wręcz przeciwnie, tam poznałem wielu ludzi,
którym się zaprzyjaźniłem i ten okres również, jeżeli chodzi o taki pobyt już pozasportowy, ja osobiście wspominam bardzo dobrze. Gorzej może dla rodziny, a przede wszystkim dla dzieciaków i na pewno mówiąc szczerze, tak z perspektywy czasu wyrządziliśmy troszeczkę krzywdy, w szczególności mojemu starszemu synowi Patrykowi, który akurat wtedy miał 6-7 lat, to był początek szkoły. Tak więc uczył się języka hebrajskiego, chodził do hebrajskiej szkoły, ponieważ angielska, niemiecka szkoła była 100 km od Hajfy. Właśnie mieliśmy dosyć dużo problemów i na pewno to był taki najbardziej negatywny czynnik wyjazdu do Izraela. Dobre występy dla Maccabi Haifa nie przełożyły się jednak na powołania do reprezentacji Polski. W pewnych momentach byłem w bardzo dobrej dyspozycji, ale trener nie powoływał mnie, nie dawał mi szans. Oczywiście zawsze dla każdego piłkarza to pozostaje pewien niedosyt, jeżeli daje sobie sprawę, że powalczyłbyś bardzo chętnie z jednej strony, z drugiej strony, jeżeli rozegrałeś tam kilkadziesiąt spotkań w reprezentacji, to zawsze liczysz na to, że dostaniesz przynajmniej szansę, żeby się pokazać, żeby walczyć z konkurentami, ale to po prostu również trzeba mieć tą świadomość, że takie są wybory trenera, który podejmuje taką decyzję, to trzeba uszanować. Po epizodzie gry w Hajfie Brzęczek powrócił do Austrii. Tam grał najpierw dla Tirolu, a później Szturmu Graz i drużyny FC Wacker Tirol. Po ponad 300 meczach w austriackiej Bundeslidze Brzęczek postanowił powrócić do kraju. Najpierw grał dla Górnika Zabrze, a później Polonii Bytom. To był ostatni zespół w piłkarskim CV Jerzego Brzęczka. W 2010 roku podjął się więc próby ratowania klubu, z którego się wywodził. Dobre. Wspólnie z Rakowem w 1985 roku zdobyliśmy na Spartakiadzie Młodzieży w Rzeszowie złoty medal. I z tej ekipy praktycznie jest 5 osób, które na dzień dzisiejszy funkcjonują, w tym klubie działają po to, żeby stworzyć dobry klub. I to są nasze marzenia. Ej, Soka, bliżej niego, Soka, ty za daleko, dajesz mi się odpić. My sobie zdajemy sprawę z tego, w jakim momencie zaczynaliśmy i przede wszystkim takie to zaangażowanie, poświęcenie tego czasu, jeżeli chodzi o prezesa Krzyśka Kowalczyka i grupę ludzi, którzy praktycznie 3 lata temu zdecydowali się w trudnej, bardzo trudnej sytuacji ten klub ratować. Patrząc z perspektywy czasu, tych 3 minionych lat, myślę, że jest pewna satysfakcja, ale to nie oznacza, że na dzień dzisiejszy już jesteśmy na takim poziomie organizacyjnym, finansowym, sportowym, jaki sobie założyliśmy. Tak więc to jest długa na pewno droga, ale wychodzimy z założenia tego podstawowego, że chcemy najpierw budować mocne fundamenty, nic na siłę, nic na wielkie ryzyko, żeby później nie było znowu już wielkich rozczarowań i przede wszystkim problemów finansowych.